Cześć, tu Kama, witajcie na kanale Fish Talking. Czas na Book News, czyli najnowsze wiadomości z literackiego świata. W dzisiejszym Book News usłyszycie naprawdę bardzo dużo wiadomości ze świata filmu, bo dosłownie mamy wysyp informacji na temat ekranizacji filmowych, ale zanim do tego przejdziemy, kilka informacji takich okołoksiążkowych. Niedawno poinformowałam Was o książkach Roalda Dahla i Iana Fleminga, które w nowych wydaniach mają zmienione lub usunięte niektóre treści, słowa czy fragmenty. I proces ten dopadł również książek Agaty Christie. Zredagowano fragmenty odnoszące się m.in. do budowy ciała, rasy czy pochodzenia etnicznego. Usunięto również niektóre zwroty, które uznano za niepasujące do współczesnych standardów. Millie Bobby Brown, aktorka znana ze serialu m.in. Stranger Things, napisała książkę. Jej debiut literacki jest inspirowany historią jej babci. Opowieść rozgrywa się w czasie II wojny światowej. Aktorka powiedziała, że jest zaszczycona, że może tę historię podać dalej. Książka 19 Steps będzie miała swoją światową premierę 12 września 2023 roku. Teraz czas na fragment, w którym prezentuję nadchodzące premiery książkowe na najbliższe 2 tygodnie. Jak zwykle, jeżeli Was ten fragment nie interesuje, możecie sobie przeskoczyć do tego czasu, który jest widoczny na ekranie, a jeżeli Was to interesuje, to zapraszam.
I czas na wiadomości filmowe. Tak jak wspomniałam, tych wiadomości w tym tygodniu mam całkiem sporo, więc oto one. Netflix zapowiedział polskie produkcje, które trafią na ich platformę streamingową jeszcze w tym roku i wśród nich możemy zobaczyć kilka propozycji, które są oparte na książkach. I tak możemy spodziewać się serialu Informacja zwrotna na podstawie książki Jakuba Żulczyka, już wspominany przeze mnie wcześniej Znachor, nowa wersja historii stworzona przez Tadeusza Dołęgę Mostowicza, czy fanfic na podstawie książki Natalii Osińskiej oraz serial oparty na książce Pan Samochodzik i Templariusze. Amazon dał zielone światło dla ekranizacji książki Byliśmy Łgarzami i Lockhart. Za serial odpowiedzialna będzie Julie Plack, która ma na swoim koncie między innymi Pamiętniki Wampirów oraz najnowszą wersję Akademii Wampirów. Jak się okazało, od pewnego czasu trwają po cichu prace nad spin-offem serialu Cień i Kości na podstawie książek Leigh Bardugo. Serial ma skupiać się na bohaterach Szóstki Wron i na wydarzeniach z książki Szóstka Wron. Podobno powstał nawet scenariusz obejmujący 8 odcinków, który właśnie będzie skupiało się na pierwszej części duologii. Ale czy serial dostanie zielone światło, zależy od wyników oglądalności drugiego sezonu Cienia i Kości. Patrząc na komentarze, ten spin-off to tak naprawdę coś, na co wszyscy czekają, w tym również ja, więc bardzo trzymam kciuki za to, że serial rzeczywiście powstanie. Książka One Day in December Josie Silver zostanie zekranizowana przez Netflix. W serialu ma wystąpić m.in. Lucy Boynton, którą możemy oglądać m.in. w Bohemian Rhapsody. Mamy również pierwszy plakat, oficjalny plakat filmu Ballada Ptaków i Węży, czyli prequela Igrzysk Śmierci. Jak możecie zauważyć, plakat wpisuje się w grafikę poprzedniej trylogii, a premiera filmu nastąpi 17 listopada. Seria książek Maggie Stiefvater Wilkołaki z Mary Halls zostanie zekranizowana. Reżyserem ma być Andy Fickman, którego ja osobiście kojarzę głównie jako reżysera z musicalu Heathers. Fickman ma jeszcze jedną adaptację w zapleczu, która niedługo będzie miała swoją premierę. Jest to film na podstawie książki Jedna miłość razy dwa, Taylor Jenkins Reid. I na koniec jeszcze jedna informacja o zbliżającej się ekranizacji. Powstanie ekranizacja książki Book Lovers Emily Henry. Na razie jednak nie mamy żadnych większych informacji na temat tej produkcji. I to są już wszystkie informacje, które mam dla Was w tym tygodniu. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie Book News pojawi się normalnie. Ja przez ten czas będę dla Was zbierać wszystkie najnowsze, najciekawsze informacje z literackiego świata, ale jeżeli ktoś z Was znajdzie jakąś informację, którą uważacie, że powinna pojawić się w Book News, to możecie pisać te informacje w komentarzach na dole albo do mnie w wiadomości prywatnej. Ja chętnie zbadam taką sytuację i podzielę się z Wami tą informacją w kolejnym Book News. Jeżeli podobają Wam się Book Newsy, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziękuję Wam za oglądanie Book News w tym tygodniu, ale my widzimy się już w najbliższym czasie z innymi filmikami, więc obserwujcie, a na pewno coś dla Was się pojawi. Do zobaczenia, do usłyszenia i